Jak zdobywać pokorę i prawdziwie poznać Chrystusa? Ewagriusz mówi, odwołując się właśnie do tego fragmentu z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdziału. Jako nieznany zdobywaj pokorę, jako znany zdobywaj poznanie Chrystusa. Jako ubogi w mienie materialne zdobywaj pokorę. Jako ubogacający wielu w poznanie Chrystusa wzrastaj. Jako nic nie mający na własność zdobywaj pokorę. Jako posiadający wszystko w wierze poznawaj Chrystusa. To są znamiona stałości, mówi Ewagriusz, obfitujące w wielkie błogosławieństwa. Pozwalajmy przez stałość poznawać i wzrastać w pokorze naszej duszy, ale przede wszystkim prawdziwie poznawać Chrystusa.